Marcin Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na piłkarski wieczór na antenie naszej stacji. Dwa spotkania trzeciej ligi, 28 kolejki. Na początek ostatnie takie derby, czyli pojedynek w Nowej Soli, gdzie Arka podejmuje pogoń Świebodzin. Później mecz walczących o nową drugą ligę, Lechii Zielona Góra z walką Zabrze. Najciekawsze fragmenty obu tych spotkań przed nami. Zaczynamy od wizyty w Nowej Soli. Jesteśmy po pierwszej połowie i dość nieoczekiwanie pogoń Świebodzin prowadzi z nowosolską Arką 1-0. Zanim rozpocznie się ta druga część spotkania, popatrzmy na akcję, która zadecydowała o dotychczasowym wyniku. Strzelcem bramki dla gości Tomasz Cenin. To była pierwsza minuta spotkania. Tomasz Cenin wykorzystał gapiostwo obrońców, którzy chyba tak naprawdę jeszcze nie obudzili się. Jeszcze ten pierwszy gwizdek arbitra nie wyrwał ich z takiego rozkojarzenia. Zabrakło zdecydowanie koncentracji drużynie nowosolskiej. Stąd taki, a nie inny przebieg tej pierwszej akcji meczu i taki, a nie inny wynik po 45 minutach. Za chwilę druga część spotkania. Zobaczmy jeszcze, w jakich składach oba zespoły rozpoczęły ten mecz. Drużyna Pogoni w bramce Fleszar, dalej Iwan Maruszewski, Janecki, Burnejko, Popielecki, Cenin, Jurczyk, Baraniak, Pawłowski i Nowaczyk. A drużyna Arki w bramce Trojan, dalej Galuś, Rozynek, Natielski, Ilnicki, Pojnar, Wróbel, Wesołowski, Pochylski, Walter i Rośmiarek. Rozpoczęła się druga część spotkania. Gramy przy taktach muzyki, bo osoba obsługująca kompakt dysk albo inne urządzenie, które pozwala nam słuchać, pozwalało właściwie, bo w tym momencie już muzyka nie rozbrzmiewa z głośników, zagubiła się i nie można było jej odnaleźć, stąd opóźnienie. Zresztą ten mecz toczy się z różnymi przygodami, ale o tym może za moment, bo przed chwilą próbowali odpowiedzieć drużynie Pogoni bramką zawodnicy Arki. Rośmiarek jednak strzelił po pierwsze niecelnie, po drugie chyba nawet gdyby piłka zmierzała w światło bramki, to i tak Arkadiusz Fleszar byłby w stanie ją wyłapać, bo strzał był dość anemiczny. Mówiłem o przygodach, no to proszę bardzo, jedna z przygód, która miała miejsce w pierwszej połowie, dotyczyła sędziego głównego. Tomasz Radkiewicz z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej rozpoczął to spotkanie jako sędzia główny, później jednak doznał urazu, doznał kontuzji, musiał opuścić plac gry, no i zastąpił go sędzia, który był sędzią rezerwowym, Tomasz Sikorski. On gwizdał niemal 25 minut jako sędzia główny, choć zaczynał jako liniowy, no i dalej to właśnie Tomasz Sikorski jest arbitrem prowadzącym to spotkanie. Pogoń Świebodzin, drużyna grająca w tym spotkaniu w czerwonych koszulkach i białych spodenkach, to najsłabszy jak dotąd zespół trzeciej grupy, trzeciej ligi. Nic się już nie zmieni, bo kolejne do końca, oprócz tego spotkania, które jeszcze oglądamy, zostało dwie i drużyna, która ma 8 punktów w tym momencie, będzie tą czerwoną latarnią do końca sezonu. Pogoń stara się jednak jak może w każdym spotkaniu grać o jak najlepsze wrażenie. Nie inaczej jest również w tym pojedynku. Teraz jednak groźnie będzie pod bramką Arki. No i czy nie będzie bramki wyrównującej? Nie będzie. Piłka minimalnie minęła poprzeczkę bramki strzeżonej przez Arkadiusza Fleszara. No i dobre wejście i głównie brawa należą się zawodnikowi, który sprawił tutaj najwięcej kłopotów w defensywie Pogoni Świebodzin. Na tym zawodnikiem był Michał Wróbel z numerem 9 na koszulce. Kilka razy w pierwszej połowie próbowano uruchomić go takimi szybkimi podaniami z własnej połowy. Przed momentem mieliśmy również taką próbę, no i to zaczyna przynosić coraz większy skutek. Bliscy wyrównania byli zawodnicy nowosolskiej Arki. Teraz Adam Pojnar, ale to dośrodkowanie było zbyt głębokie. Arkadiusz Fleszar bez problemu je wyłapał. Pogoń, jak wspominałem, gra o honor, gra o dobre wrażenie. Ten zespół jest również w trakcie przebudowy i każde spotkanie to spora dawka doświadczenia dla tych młodych zawodników. Tutaj jest kilku nastolatków, kilku zawodników, którzy niedawno ukończyli 20 rok życia. No i trenowanie przez Adama Benesza ze wsparciem Andrzeja Puchacza przede wszystkim mają się w tej rundzie wiosennej uczyć tak, aby w nowej trzeciej lidze móc grać o nieco wyższe cele niż tylko
utrzymanie. Natomiast drużyna Nowosolskiej Arki to w tej chwili 13 zespół grupy trzeciej ligi, 24 punkty w dorobku, o 16 więcej niż dzisiejsi rywale, czyli zespół Pogoni Świebodzin. W ostatniej kolejce oba zespoły poniosły porażki. Nowosolanie w Gorzowie, grając liderem, długo dzielnie się trzymali, ale po przerwie Arka pękła, no i efektem tego 4 stracone bramki, porażka 0-4, natomiast wyjazd z innym zespołem z czołówki, z Miedzią Legnica, zanotowała Pogoń, która przegrała 1-2. Niewiele dzieje się w tych pierwszych minutach drugiej części spotkania, poza akcją Wróbla i wcześniejszym strzałem Rośmiarka. Właściwie gra przede wszystkim toczy się w środku pola. Pogoń, której ten mecz ułożył się bardzo dobrze, gra przede wszystkim na własnej połowie, stara się organizować kontrataki. Jeden z nich właśnie próbowała przeprowadzić, ale zawahał się Wiktor Jurczyk. Może gdyby szedł od razu do piłki, to wykorzystując to niezdecydowanie Pawła Trojana w bramce, co sugerują mu koledzy, byłoby tutaj zdecydowanie groźniej niż tylko wrzut z autu dla Pogoni. Mówiłem o tych kontratakach. Pogoń nie tylko ograniczyła się do tej jednej bramkowej akcji z pierwszej minuty, później też miała okazję, aby podwyższyć prowadzenie. Teraz zagranie nakładką Rafała Baraniaka. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że należał się rzut wolny Arce. No i mogło się to, co oglądaliśmy w pierwszej połowie, skończyć nie tylko jedną bramką dla Pogoni, ale również drugim trafieniem. Trzeba jednak uczciwie dodać, że Jarka miała okazję bramkowe najlepszą. Zmarnował Tomasz Ilnicki, który zamykał dośrodkowanie z rzutu wolnego i właściwie z metra, może z dwóch, mając piłkę niemal na nodze, nie potrafił skierować jej w światło bramki. Przed momentem ostre zagranie Krzysztofa Rośmiarka, ucierpiał jeden z zawodników Pogoni. Jednak nie ma wybicia piłki, może teraz zdecydują się Nowosolanie? Nie. Strzał, jeszcze ta piłka po uderzeniu Piotra Galusia dotknęła któregoś z zawodników Pogoni. Mogło to nieco zmylić Arkadiusza Fleszara. No i mają pretensje piłkarze ze Świebodzina do swoich przeciwników, że mimo iż cała drużyna gości krzyczała, by piłkę wybić, bo jeden z zawodników leży na placu gry, to Nowosolanie kontynuowali akcję ofensywną. No, myślę, że ten, który leżał na placu gry, mógł z powodzeniem sam dużo wcześniej wstać i uczestniczyć w grze, ale chyba uznał, że warto będzie trochę poleżeć. Może to da kilkadziesiąt cennych sekund dla swojego zespołu. Damian Janecki, 18-latek, musi jednak opuścić plac gry. To on leżał w polu karnym. Zwlekamy cały czas, bo pojawił nam się jeszcze jeden z masażystów na placu gry. Sędzia czekał, aż opuści plac gry i będzie wtedy można kontynuować spotkanie. Teraz będzie pierwsza zmiana. Tomasz Ilnicki opuszcza boisko. On już wcześniej sygnalizował, że nie najlepiej się czuje, że odczuwa skutki któregoś ze starć. No i Jarosław Gat, nominalnie pierwszy trener Arki, pojawił nam się na boisku. On z numerem 10. Zbigniew Smułka, którego najczęściej wymienia się jako trenera nowosolskiej drużyny, jest de facto drugim szkoleniowcem tego zespołu, no ale nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że ma najwięcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o ustawienie swoich zawodników, jeżeli chodzi o mobilizację drużyny, no i prowadzenie treningów to jego dzieło. Jest gra Arki, to jego dzieło, on za to wszystko odpowiada. Jarosław Gat pełni tylko funkcję nominalnie, natomiast zdecydowanie mniej ma do powiedzenia w drużynie. Wojciech Pochylski, jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy w Arce, tego meczu na razie nie może zaliczyć
do udanych, sporo niedokładnych zagrań w wykonaniu tego zawodnika. Przed momentem też mieliśmy zbyt mocne podanie do Michała Wróbla. Teraz stara się zrehabilitować Wojciech Pochylski, przeciął lot piłki, piłka trafiła do Rośmiarka. Ten znowu bardzo ambitnie walczy o piłkę. Ale ta dla Pogoni Świebodzin rzut autu. Bartosz Maruszewski, jeden z najmłodszych piłkarzy w trzeciej lidze, nie tylko tutaj, w tym spotkaniu, to 16-latek. Ale z powodzeniem radzi sobie tutaj na prawej stronie obrony. Zresztą duża w tym zasługa Marcina Iwana, który kieruje jako najbardziej doświadczony w tej chwili na boisku zawodnik Pogoni Świebodzin poczynaniami obronnymi. Teraz jednak popełnił błąd, no i mogło się to wszystko źle skończyć. Marcin Wróbel był bliski szczęścia, ale Arkadiusz Fleszar zaasekurował swojego stopera, no i zdołał wybić piłkę, choć jeszcze czekamy na wznowienie akcji. I być może to niebezpieczeństwo znowu się pojawi pod bramką Pogoni. Wojciech Pochylski z autu, pozbierał się Wróbel. Na Rośmiarka, Rośmiarek jednak przegrywa pojedynek z Iwanem. Sporo tych główkowych pojedynków w wykonaniu jednego i drugiego zawodnika. Ale to najwyżsi gracze w swoich zespołach, nie ma się co dziwić. Jeden jest obrońcą, drugi napastnikiem, stąd często obaj ze sobą w okolicach pola karnego się spotykają. Rzut wolny dla Arki. Piotr Galuś z prawej strony boiska będzie pewnie szukał Rośmiarka, może któregoś z innych partnerów. Jest ich już w sumie sześciu w okolicach 16 metra. No ale to była zbyt lekko bita piłka. Obrońcy mogli się spokojnie ustawić. Jarosław Galuś, przepraszam, Piotr Galuś będzie być może miał za chwilę okazję do poprawki. Pada jednak faulowany, jest tam blisko Hubert Wesołowski, on do środka, Jarosław Gad. No i jest uderzenie tuż nad poprzeczką, ale można powiedzieć, że Jarosław Gad dobrze wprowadził się do tego spotkania. Kilkadziesiąt sekund po tym, jak pojawił się na boisku, zdecydował się na strzał z około 20 metrów. No i to była dobra próba, dobra decyzja. Arkadiusz Fleszar jednak wciąż zachowuje czyste konto. Oczywiście to spotkanie ma już tylko i wyłącznie wymiar prestiżowy. Oba zespoły już dawno straciły szansę na walkę o coś więcej niż tylko miejsce w dole tabeli. I Arce, i Pogoni nie grozi awans do nowej drugiej ligi. Właściwie od wielu miesięcy można już myśleć o nowym sezonie. Można budować nowy zespół. No i obaj trenerzy zapewniają, że takie starania czynią, że ta właśnie runda ma ku temu służyć. Teraz rzadko oglądany obrazek. Przenieśliśmy się w okolice 16 Nowosolskiej Arki. Pogoń w ataku pozycyjnym. Tego chyba jeszcze w tym spotkaniu nie było. Może z wyjątkiem pierwszych minut. No ale za chwilę może być groźnie. Cenin, do niego piłka, ale czujnie Paweł Trojan zdołał naprawić nie najlepsze ustawienie środkowych obrońców drużyny Arki. Adam Pojnar do przodu, ale tutaj dobrze asekurują się obrońcy. Znowu w natarciu Pogoń. Akcja jednak została zwolniona. Rafał Baraniak faulowany w okolicach środkowej strefy boiska. Znowu kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund zarobią piłkarze Pogoni. Dla nich tutaj każda minuta będzie bardzo cenna. Będzie przybliżać ich do pierwszego w sezonie wyjazdowego zwycięstwa. Na razie w dotychczasowych spotkaniach wyjazdowych Pogoni udało zdobyć się tylko 3 punkty, 3 remisy na koncie tej drużyny. Wszystkie odniesione jeszcze jesienią, kiedy ten zespół był zdecydowanie mocniejszy kadrowo. Później na wiosnę seria porażek. Niektóre po walce, niektóre wysokie, wyjazdowe. Tak było między innymi w Kluczborku i w Królewskiej Woli. Chciał dokładniej dośrodkować Krzysztof Rośmiarek.
Piłka jednak otarła się jeszcze o nogę Damiana Janeckiego, a to sprawiło, że w opałach był przez moment Arkadiusz Fleszar. Zdążył jednak do krótkiego słupka i całą sytuację uspokoił. Cenin, strzelec tej jedynej na razie bramki. Zdecydowanie najgroźniejszy, jeżeli chodzi o akcje ofensywne Pogoni, zawodnik tego zespołu. Dużo piłek adresowanych w jego kierunku. On zresztą udowadniał już w tej rundzie, że jeżeli otrzymuje podania od kolegów, to potrafi strzelić. To jest zawodnik, który z reguły gra w pomocy, tak przynajmniej pamiętamy go z występów z poprzedniej rundy albo z poprzedniego sezonu. Bardzo aktywny, grający, dość ofensywnie boczny pomocnik, bez wątpienia z inklinacjami do gry w ataku, z takim strzeleckim instynktem. No i jeżeli tylko Adam Benesz daje mu szansę grania z przodu, to często pokładane w nim nadzieje spełnia. Powoli zbliżamy się do 60. minuty spotkania. Ten pierwszy kwadrans drugiej połowy na pewno nie zadawala kibiców. Arka próbuje, ale na razie nie ma pomysłu, żeby sforsować tę skomasowaną obronę Pogoni Świebodzin. Cała drużyna gości przed momentem na swojej połowie. Większość zawodników gdzieś w okolicach 30 metra. Takie dwie linie w tym ustawieniu taktycznym, ale za chwilę to wszystko może się źle skończyć, bo blisko szczęścia byli gospodarze. Wróbel jednak nie zdołał skierować piłki do bramki. Zagapiła się teraz obrona. Najbardziej zagapił się Bartosz Maruszewski, ten nastolatek, ten młody chłopak. To jego stroną poszła ta akcja. On zresztą szybciutko przeprosił starszych kolegów za moment nieuwagi, za to, że pozwolił tak właściwie bezkarnie wbiec w szesnastkę Gracjanowi Walterowi. A później ta piłka nie najmocniej zagrana, jednak na tyle zaskoczyła obrońców, że jeszcze wzdłuż linii bramkowej przeleciała niewybita. No i Gracjan Walter mógł zaliczyć asystę, gdyby Michał Wróbel trafił do bramki. Miał do niej 5 metrów, a mimo to zdołał jeszcze sporo nad poprzeczką przenieść ten strzał. Galuś ruszył do przodu, ale to wszystko się szybko skończyło. No, ta kontra, próba właściwie kontry, też szybko zakończona niepowodzeniem. Niedokładne podanie. I za chwilę będziemy mieli pewnie kolejne zmiany, może jedną na razie zmianę w drużynie Arki. Właściwie cała grupa zawodników rezerwowych za bramką Trojana. Teraz chyba był faul, nie wiem dlaczego sędzia stojący dość blisko nie zareagował. Szybko pozbierał się co prawda Rafał Baraniak, ale no ten wślizg był tutaj na granicy co najmniej faulu. Pochylski do Rośmiarka, uprzedzony jednak napastnik Arki przez obrońcę. No jeszcze piłka gdzieś tej blond czupryny dotknęła, dlatego od bramki będzie mógł rozpocząć Arkadiusz Fleszar. Minęła 60. minuta spotkania, więc jeszcze pół godziny gry przed nami. Na pewno będzie szanowała czas drużyna Pogoni. Ten zespół nie może sobie tutaj pozwolić na otwartą grę, to wiadomo, ale nie możesz sobie też pozwolić na szafowanie siłami takie, które sprawi, że w końcówce tych sił zabraknie. Tylko 3 zawodników rezerwowych ma Adam Benesz. To doświadczony Andrzej Puchacz, który ma 37 lat i kłopoty zdrowotne. Jest też bramkarz Maciej Disterheft. No i jeden z takich wartościowych zawodników Norbert Czekaj. Ale teraz mieliśmy Rafała Baraniaka w akcji ofensywnej. No i o mały włos nie zakończyło się to wszystko stratą drugiego gola. Dość niefrasobliwie poczynają sobie
piłkarze Arki w tych szykach defensywnych. Inna sprawa, że coraz częściej obrońcy, zwłaszcza ci boczni, muszą angażować się w akcje ofensywne, bo trudno jest, grając samymi pomocnikami i napastnikami w ofensywie, rozbić tę szczelną defensywę gości. No i jeżeli Pogoń będzie potrafiła z takim wyrachowaniem zaskoczyć przeciwnika, kiedy ten nieco obronę rozluźni, to możemy być tu świadkami jeszcze jednego gola. Teraz też sprytnie szukał piłki Tomasz Cenin. To zagranie głową, choć nie celne, no jednak mogło się podobać. Znowu jednak błędy w kryciu. Będzie mógł mieć sporo zastrzeżeń do swoich piłkarzy Zbigniew Smułka po tym spotkaniu, bez wątpienia. To nie jest, przynajmniej na razie, dobry mecz w wykonaniu Arki, która tak dobrze rozpoczęła całą rundę wiosenną. Był to chyba najczęściej chwalony zespół uznany za nieobliczalny, zespół, który mógł być groźny dla każdego. Później jednak to dobre wrażenie gdzieś zniknęło, a Arka zdecydowanie obniżyła loty, no i ten mecz z Pogonią najlepiej o tym świadczy. Głośny okrzyk Pawła Trojana sprawił, że zrezygnował z walki o piłkę nie tylko obrońca Arki, ale również atakujący ją Tomasz Cenin. Wojciech Pochylski. Też brakło tutaj koncentracji, złe przyjęcie sprawiło, że mógł go zaatakować niemal od razu Damian Janecki. Teraz łata tutaj defensywę Marcin Iwan. Mówiłem o tym, że to jest taka ostoja Pogoni w tym spotkaniu, no i na razie ten zawodnik wielu błędów nie popełnił. Ci rezerwowi gracze Arki, którym Zbigniew Smułka kilka minut temu kazał się rozgrzewać, już wracają w okolice ławki rezerwowych. Być może za chwilę będziemy mieli zmianę. Teraz jednak akcja ofensywna Arki. No i znowu zabrakło tego ostatniego podania, zabrakło precyzji, dobrego ustawienia, bo tak naprawdę tutaj przedzierający się tą prawą stroną boiska zawodnik, którym był Marcin Wróbel, mógł odgrywać tylko w kierunku zawodnika szukającego pozycji w polu karnym, a takiego tam po prostu nie było. Arkadiusz Fleszar nie musiał robić nic więcej jak dwa kroki, aby złapać piłkę. Słabe było to dośrodkowanie. Arkadiusz Fleszar rozpoczyna akcję swojego zespołu. Za chwilę na dość niecodzienny wariant potrójnej nawet zmiany zdecyduje się trener Smułka. Chyba chce wstrząsnąć się zawodnikami, dał im sporo w sumie czasu, oczywiście mowa o tych, którzy przebywają na boisku. Pewnie padły ostre słowa w przerwie. Później trener wytrzymał jeszcze kwadrans, no i uznał, że to zestawienie już nic wielkiego nie wskóra, trzeba wprowadzić świeżą krew i być może ci nowi zawodnicy jeszcze losy spotkania obrócą. Wojciech Pochylski. Znowu odskoczyła mu gdzieś piłka, znowu pojawił się szybciutko Damian Janecki i skasował to wejście Wojciecha Pochylskiego. Teraz dobre zachowanie Rafała Baraniaka. No i dobre podanie, nie ma spalonego, do Tomasza Cenina. Za chwilę może być 2-0 i nie ma drugiej bramki. Pomylił się fatalnie Tomasz Cenin. No i te ironiczne brawa adresowane są między innymi pod jego adresem, ale myślę też również pod adresem drużyny Arki, która gra tutaj z minuty na minutę coraz bardziej nieporadnie. Efektem tego była ta akcja, którą oglądaliśmy przed momentem. Może sobie Tomasz Cenin pluć w brodę, ale piłkarze Arki też mają chyba o czym myśleć. Katastrofalny błąd w wyprowadzaniu piłki, no i później dość przytomne zachowanie Trojana, który wyszedł z bramki, zmusił do podjęcia decyzji Cenina, skracając jednocześnie nieco kąt, no i jak się okazało, to była słuszna decyzja, bo o kilkadziesiąt centymetrów Tomasz Cenin się pomylił. No i mieliśmy przed momentem tą potrójną zmianę. Dykta, Popyk i Romaniuk pojawili nam się na boisku. Doświadczony 34-letni Tomasz Romaniuk i dwóch młodych zawodników, 20-latek Piotr Popyk i 19-letni Piotr Dykta. No i zobaczymy,
w najbliższych 20 kilku minutach, czy to była słuszna decyzja Zbigniewa Smułki, czy też obraz gry nam się nie zmieni. Arka będzie grała dalej tak niefrasobliwie jak dotychczas w tej drugiej połowie, bo w pierwszej części spotkania to Arka miała i inicjatywę przez większą część tych pierwszych 45 minutach, no i potrafiła też stworzyć kilka okazji bramkowych. W drugiej połowie jest jednak zdecydowanie gorzej. Krzysztof Rośmiarek wygrał pojedynek główkowy. Czy dojdzie ktoś do sytuacji strzeleckiej? Gracjan Walter, ale przy nim od razu pojawiło się dwóch zawodników Pogoni. Mógł tylko szpicem buta uderzać w kierunku bramki, licząc, że ta albo wpadnie do siatki, albo przejmie ją któryś z kolegów z drużyny. No ale widzieliśmy, że ani jedna, ani druga możliwość nie została zrealizowana. Teraz głęboko cofnięty pod własne pole karne Tomasz Cenin nie miał innego wyjścia, jak wybić piłkę trochę na oślep, ale ta oswobadzająca akcja pozwoliła odetchnąć, choć przez chwilę, obrońcom, którzy już tutaj sporo zdrowia na boisku zostawili, a jeszcze dobrze ponad 20 minut gry przed nimi. Adam Pojnar szuka i znalazł Tomasza Romaniuka. Romaniuk łatwo poradził sobie z Janeckim. Dośrodkowanie, no ale Krzysztof Rośmiarek za późno ruszył do tej piłki. Pozostali zawodnicy, którzy byli w polu karnym również. No i najszybszy był Arkadiusz Fleszar, który na razie dość pewnie spisuje się w tym spotkaniu. Inna sprawa, że nie miał wielu okazji, by się tutaj wykazać. Przy tych najgroźniejszych właściwie nie miałby nic do powiedzenia. Tak było w sytuacji, której nie wykorzystał Tomasz Ilnicki, zamykając dośrodkowanie z rzutu wolnego. Arkadiusz Fleszar pilnował krótkiego słupka, piłka poszła na długi, tam już zdążyć bramkarz Pogoni nie mógł, no ale na jego szczęście Ilnicki zmarnował tę stuprocentową okazję. Piotr Popyt szybko pozbył się piłki, choć nie był tak od razu atakowany. Teraz przepycha się z obrońcą Wróbel. Tym obrońcą był teraz bardzo mocno gestykulujący, grający z numerem 5 Grzegorz Pawłowski. A nie zgadzał się zupełnie z decyzją arbitra, który przyznał rzut wolny Arce i za chwilę może być niebezpiecznie w polu karnym. Już blisko siebie Iwan i Rośmiarek. Porobiło nam się kilka takich par. Całą akcję zamyka Natielski. Też wysoki Romaniuk w polu karnym. Natielski zdołał strącić piłkę. Fleszar wyszedł dość daleko. To nie było pewne piąstrowanie, ale i tak oddaliło niebezpieczeństwo od bramki Pogoni. Później składający się do strzału dość długo Adam Pojnar z łatwością zablokowany przez obrońców, a teraz ewidentny faul Krzysztofa Rośmiarka. Sprytnie zastawiał go Marcin Iwan. No i nie miał innego wyjścia napastnik Arki, jak uciec się do nieprzepisowego zagrania. ...19 minut do zakończenia spotkania. Coraz mniej czasu dla nowosolskiej Arki. Pojawiła się tutaj informacja, że Zbigniew Smułka zapowiedział, iż jeśli Arka nie będzie w stanie pokonać Pogoni, to na sobotę, na wczesne popołudnie zarządzi jeszcze dodatkowy trening. Ciekawe, czy ta informacja działa mobilizująco na gospodarzy, czy może wręcz odwrotnie. Pewnie zrobią wszystko, żeby uniknąć tego dodatkowego treningu piłkarze Arki, ale no, nie mają łatwego zadania, nie ułatwia im życia Pogoń. Pogoń, która na pewno może być tutaj, bez względu na końcowy rezultat, za to, co dotychczas pokazała w Nowej Soli, nagrodzona i pochwalona za przede wszystkim wyrachowanie, takie doświadczone granie, co młodemu zespołowi nie zawsze się przytrafia, a po drugie za naprawdę przyzwoitą organizację gry, zwłaszcza w defensywie, no a i kilka kontrataków tutaj na uwagę zasługiwało. Natielski
może dośrodkować i to robi, ale znowu brakuje precyzji. Wychodzili i Romaniuk, i Rośmiarek do tego dośrodkowania, ale piłka była zbyt głęboko posłana w kierunku Arkadiusza Fleszara, żeby ten zdolny bramkarz nie złapał piłki. No, próbował znaleźć Tomasza Cenina, widział, że jest dwóch zawodników w czerwonych koszulkach i białych spodenkach, a tylko trzech obrońców. Postanowił znaleźć zatem tych zawodników i dać im szansę rozegrania jakiejś ofensywnej akcji. To, jak widzieliśmy, się oczywiście nie udało. Romaniuk, powstrzymywany przez dwóch zawodników, stracił piłkę, ale tylko na moment. Pojnar rusza środkiem, dostrzegł na prawej stronie jednego z partnerów. No ale kolejna akcja została rozbita. Dykta nie potrafił przedrzeć się w kierunku bramki Fleszara. Nie był w stanie również dośrodkować, tyle że piłka wciąż w okolicy szesnastki Pogoni. No i za chwilę może być groźnie, Wróbel uderza, ale ta piłka gdzieś zatrzymuje się na nodze obrońcy. Jeszcze Romaniuk doszedł do główki i zderzył się tam z również wysoko skaczącym obrońcą. Na szczęście to uderzenie skończy się tylko chyba na buzie. Nie ma rozcięcia, niepotrzebna jest interwencja lekarza. Artur Nowaczyk był tym zawodnikiem, który tak wysoko razem z Romaniukiem skakał do dośrodkowania. Za chwilę kolejna centra, tym razem z rzutu rożnego. Widzimy przeciwny wiatr, piłka na krótki słupek, ale czujny jest Fleszar. Cenin poczekał, Adam Pojnar przeleciał właściwie. Tak jakby zupełnie nie był w stanie odczytać lotu tej piłki po koźle. Nie ma spalonego. Przepychali się w polu karnym dwaj zawodnicy, no i decyzja arbitra jest taka, że mamy 11 dla drużyny nowosolskiej Arki. Faulowany był na pewno Tomasz Romaniuk. Patrzymy jeszcze na zawodnika, który faulował. To był Grzegorz Pawłowski, numer 5 na koszulce. Ten zawodnik został ukarany żółtą kartką. A ponieważ Grzegorz Pawłowski, ponieważ to był drugi żółty kartonik, to drugi żółty kartonik. Mamy w efekcie kartkę czerwoną, no i chyba można powiedzieć, że mamy punkt zwrotny w tym spotkaniu, bo za moment przed szansą wyrównania stanie Tomasz Nakielski i cała drużyna Arki, która to Arka będzie grać do końca spotkania z przewagą jednego zawodnika. Grzegorz Pawłowski to ten, który pociągał, zdaniem arbitra, za koszulkę Tomasza Romaniuka. Już może się udawać w kierunku szatni. Za chwilę Tomasz Nakielski wykona jedenastkę. No i zobaczmy, czy Arkadiusz Fleszar lepszy, czy jednak obrońca Arki. Jednak bramkarz Pogoni strzelił chyba najgorzej jak mógł. Półgórna piłka, nieprecyzyjnie przy słupku, taka idealna do obrony przez bramkarza, który wyczekał do końca bardziej doświadczonego 32-letniego Tomasza Nakielskiego, starszego o 13 lat zawodnika. No i może się Tomasz Nakielski udać po meczu po poradę do młodziutkiego Arkadiusza Fleszara i zapytać, jak reagować przy jedenastkach. No ale za chwilę może być i tak 1-1, piłka drzęźnie gdzieś w gąszczu ciał, od razu się zagotowało, no i za chwilę będziemy mieli kolejne kartoniki. Tomasz Nakielski chyba wyładował niepotrzebnie swoją irytację na Marcinie Iwanie, leży też drugi zawodnik Pogoni, bardzo gorąco się tam zrobiło. Tomasz Romaniuk, ten najbardziej doświadczony zawodnik na boisku, teraz wszystkich rozdziela. Nie wiemy, czy padła bramka, jaką decyzję podejmie arbiter. Wydaje mi się, że ten gwizdek, który zabrzmiał, nie dotyczył ewentualnie zdobytego gola. To była tylko taka sygnalizacja, aby natychmiast rozejść się, skierowana do tych zwaśnionych zawodników. No i za chwilę sędzia po naradzie z liniowymi będzie podejmował decyzję. Czeka chyba jednak mimo wszystko na to, aż zostaną opatrzeni leżący na murawie dwaj zawodnicy Pogoni. No niemrawo się ta pomoc medyczna pojawiała, ale w końcu jest na miejscu, będzie można
przynajmniej jednego z zawodników znieść poza boisko. Pytanie, co z drugim? Drugich noszy na stadionie, to dodam, nie ma, a więc będzie musiał najpierw jeden zawodnik opuścić plac gry, a później ewentualnie tych dwóch noszowych wróci po następnego, choć nie, choć wstaje powoli leżący bardzo długo piłkarz Pogoni. Za moment pierwsza decyzja arbitra. Zobaczymy, jakie kartki pojawią się w górze. Po żółtej kartce dostali Nakielski i Damian Janecki. I powiem tak, na gorąco, analizując bez powtórki tę sytuację, to jest to kara zdecydowanie za niska. To, co się działo tuż przed linią bramkową Pogoni, wyglądało zdecydowanie groźniej. No ale Tomasz Nakielski i tak zarobił drugi żółty kartonik, a więc niedługo z przewagi jednego zawodnika cieszyła się Arka. Tomasz Nakielski już idzie do szatni, już w tym meczu nie uczestniczy. Mówiłem o tym, że sporo ciekawego działo się w pierwszej połowie, no to żeby nam się nie nudziło, w drugiej również. Tymi najdłużej leżącymi byli Marcin Iwan i Bartosz Maruszewski, czyli najstarszy i najmłodszy zawodnik w drużynie Pogoni Świebodzin. Nie ma o tym mowy, aby oni od razu pojawili nam się na placu gry, choć to sygnalizują, ale sędzia powinien przynajmniej chwilę odczekać, wznowić grę i po kilku, może kilkunastu podaniach dopiero tę dwójkę poprosić na boisko. W tym momencie Pogoń gra tylko w ósemkę, w dziesiątkę Nowosolska Arka. Nie kazał długo czekać poza linią boczną, obu obrońcom Pogoni sędzia Tomasz Sikorski. 10 niecałe minut do końca spotkania. Gracjan Walter. Zasekurowana jednak była ta akcja w defensywie przez Iwana, który już szybciutko wraca na środek. Romaniuk trafia w rękę piłkarza Pogoni, ale nie ma gwizdka arbitra. Jest okazja do kontry. Przesuwają się czterema zawodnikami w kierunku bramki Trojana, gracze Pogoni. No ale chyba najgorszy z możliwych wariantów wybrał Damian Janecki. Ni to strzał, ni zagranie dla któregoś z wbiegających partnerów. Bez żadnych problemów Paweł Trojan to wszystko zdusił już w zarodku. Romaniuk, potężna bomba po tym błędzie obrońców. Zagapił się Bartosz Maruszewski, a Tomasz Romaniuk, który przede wszystkim kojarzy nam się z grą w defensywie, tak jakby tylko na to czekał, no i dopadł do tej piłki, uderzył potężnie, ale o metr nad bramką Fleszara. Gdyby ta piłka zmierzała w światło bramki, podejrzewam, że nawet dobrze dysponowany dziś Arkadiusz Fleszar miałby kłopoty z wybiciem piłki. Tomasz Romaniuk jeszcze zagrzewa swoich kolegów do walki, jeszcze pokazuje, że warto w tych ostatnich minutach się zmobilizować i być może zmienić rezultat spotkania. Wciąż prowadzi 1-0 Pogonie Świebodzin po tej bramce z pierwszej minuty. Mimo rzutu karnego dla Arki nie udaje się Nowosolanom odwrócić losów spotkania, do zakończenia którego zostało już tylko 9 minut. Oczywiście sędzia pewnie kolejnych kilka doliczy za to, co widzieliśmy nie tak dawno pod bramką Pogoni, za te przepychanki. Wcześniej też mieliśmy kilka przerw w grze, a więc tego doliczonego czasu może być całkiem sporo. Tomasz Rozynek zdołał wyprowadzić akcję swojego zespołu, ale teraz za jej konstruowanie wziął się Jarosław Gad. Długo to nie trwało, bo skończyło się szybko na niecelnym podaniu. Już tak momentami na oślep wybijają piłkę z własnego pola karnego gracze ze Świebodzina. No ale robią to skutecznie i są coraz bliżej sprawienia, myślę, dużej niespodzianki, jeśli nie największej sensacji w tej kolejce. Zespół, przypomnę, który nie wygrał jeszcze w tym sezonie
ani jednego spotkania na wyjeździe, ma szansę pokonać drużynę, która przynajmniej w tej rundzie wiosennej za swoją grę zebrała sporo pochlebnych recenzji. Uratował się Adam Pojnar. Może rozciągnąć grę, ale niepotrzebnie tak długo holował piłkę. Ma teraz pretensje do swojego kolegi z zespołu, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego mógł wcześniej piłkę zagrywać, nawet jeżeli nie tak podłączył się do tej ofensywnej akcji obrońca, jak powinien, to i tak tą piłkę można mu było przekazać. Piotr Dykta był tym, którego tak strofował Adam Pojnar, kapitan nowosolskiego zespołu. Kolejne dośrodkowanie i scenariusz znów nam się powtórzył, a więc najwyżej skaczą gracze Pogoni, później któryś z tych piłkarzy ze Świebodzina, którzy stoją przed szesnastką, wybija na połowę przeciwnika, no i za chwilę przeciwnik znowu pojawia się w okolicy szesnastki, znowu szuka szczęścia i znowu nic z tego nie wychodzi. Sygnalizowali rękę Wojciecha Popieleckiego i kibice, i piłkarze Pogoni, ale sęk w tym, że żaden z arbitrów tego nie sygnalizował. Znów będzie przerwa, bez względu na to, czy Wojciech Popielecki udaje, czy nie. To jest to dobra sytuacja dla Pogoni. Znowu kilkanaście sekund upłynęło. Znowu można złapać oddech, ustawić się, poprawić krycie i spróbować odeprzeć kolejny atak nowosolskiej drużyny. Faulowany przez Wróbla był Tomasz Burnejko. A więc Pogoń zarobiła rzut wolny. Pewnie będzie sporo zwlekać ze wznowieniem gry. Najdłużej jak się to tylko da, bo wiadomo, że czas pracuje tutaj przede wszystkim na korzyść graczy Adama Benesza. Długo czekali na pierwszą zmianę zawodnicy Pogoni, ci, którzy przebywali na boisku, ale za chwilę się doczekają ten doświadczony Andrzej Puchacz, o którym już wspominałem. Za chwilę pojawi nam się na boisku. Wcześniej jednak jeszcze jedna akcja Arki, zamykał to dośrodkowanie Gracjan Walter, ale stracił piłkę. No i faulowany Damian Janecki, który krzyknął chyba przede wszystkim, aby zwiększyć wrażenie. No i udało mu się, bo nie tylko jest rzut wolny dla Pogoni, ale żółta kartka dla Jarosława Gada. Czekamy na zmianę. Plac gry opuści Rafał Baraniak, a 37-letni oczywiście nie wypominamy tutaj wieku, ale odnotujmy to. Andrzej Puchacz wchodzi na boisko. Pewnie mimo tych kłopotów ze zdrowiem ma siłę, ma tyle siły, by wytrzymać końcówkę spotkania, no a patrząc na to jego doświadczenie, można zakładać, że wykorzystując takie niefrasobliwe zagrania, sprawi jakieś zagrożenie pod bramką Pawła Trojana. Burnejko do przodu, no ale ta piłka zagrana do Janeckiego była zbyt trudna, by gracz z numerem 10 mógł ją opanować. Romaniuk kontra Maruszewski. Do pomocy zszedł jeszcze Janecki, więc Romaniuk musi poszukać któregoś z partnerów. Jarosław Gad. Dośrodkowanie Tomasza Rozynka. Bardzo anemiczne. Ta piłka dziś odbijając się jeszcze sprawiała przez moment tylko trudność stoperom drużyny Pogoni, a później z łatwością po raz kolejny w tym spotkaniu udało się ją wybić i po raz kolejny pozycyjny atak Arki. Popyk próbuje się tam przedrzeć, jeszcze jest dośrodkowanie, ale znowu niemal w ręce Arkadiusza Fleszara. Gdyby o 2-3 metry bardziej w kierunku 11 metra dośrodkowywali piłkarze Arki, ci, którzy najczęściej to robią, czyli Wróbel czy Walter,
no to pewnie zagrożenie byłoby większe, a tak praktycznie w ogóle tych górnych piłek nie dostaje Krzysztof Rośmiarek, no i stąd pożytek z tego zawodnika jest niewielki, sprowadzony nieco z obowiązku do roli napastnika Tomasz Romaniuk, też imponuje wzrostem, ale też tych zagrań adresowanych do niego jest niewiele. Może uda się coś teraz Gracjan Walter, ale jest Janecki, no i poradził sobie Andrzej Puchacz. Spokojnie zgrał do Bornejki, ten od razu do Puchacza, no ale Andrzej Puchacz czasy sprinterskie ma, jak widzimy, dawno za sobą. Tyle, że zaatakował, przesunął ciężar gry na połowę przeciwnika i chociażby już to było no, sukcesem tego zawodnika, to znaczy spełnił on swoje zadanie. Pewnie takie właśnie role przewidział dla niego Adam Benesz, aby nieco odciążyć defensorów. Jarosław Gad źle przyjął, piłka mu odskoczyła, później razem z Maruszewskim nie odpuścili. Ucierpiał na tym piłkarz Pogoni. No i znowu będziemy mieli przerwę w grze. Na boisku kontuzjowany zawodnik drużyny Pogoni z numerem drugim Bartosz Maruszewski. A za chwilę będziemy mieli jeszcze jedną zmianę w drużynie Pogoni. Przywołuje Adam Benesz rezerwowy. No i znowu pojawił nam się, to jest chyba kierownik drużyny Pogoni, choć nie jestem w 100% pewien, ale po raz kolejny zachował się tak samo, a więc zupełnie nieproszony wbiegł na boisko i no jest znowu kilkanaście sekund minęło, zanim można było wznowić grę. 5 minut pokazał arbiter, będziemy grali dłużej, a więc 5 minut nadziei dla piłkarzy Arki na to, że jeszcze uda się losy tego spotkania odwrócić. Andrzej Puchacz, no i zobaczymy, jak tym razem sobie poradzi. Czekał nas któregoś z partnerów, ale tu powstała ogromna luka między tą linią defensywną i dwójką, która pozostała z przodu. Arkadiusz Fleszar, myślałem przez moment, że zostanie w bramce, ale on tylko obliczał sobie na spokojnie lot piłki i kiedy już wiedział, jak ona poszybuje, szybciutko wyszedł, zrobił dwa kroki i po raz kolejny złapał dośrodkowanie. Dużo tutaj ta pewność w bramce Fleszara daje na pewno obrońcom, wiedząc, że mają kogoś tak pewnie grającego za plecami, gra im się zdecydowanie spokojniej. Za moment kolejna zmiana. Pojawi się piłkarz z numerem 15. To jest zagadka dla wszystkich, którzy się tutaj zajmują odnotowywaniem tych zmian, którzy prowadzą protokół, bo takiego zawodnika w protokole po prostu nie było. Nie było piłkarza o numerze 15 w zespole Pogoni Świebodzin. Jeżeli wejdzie na boisko, on będzie najbardziej tajemniczą postacią na zielonej murawie. Jeszcze jedna akcja Arki, no i mimo tego zgrania, które mogło być dla bramkarza zaskakujące, a zgrywał Michał Wróbel, znów pewnie Arkadiusz Fleszar uprzedził wchodzącego w 16 Tomasza Romaniuka i od razu posyła piłkę do przodu. No nie wiem, czy to było specjalne zagranie, czy tak właśnie chciał bramkarz posłać tę futbolówkę, by ona opuściła linię boczną, czy po prostu nie udało mu się jej zaadresować do Andrzeja Puchacza. No pozostanie to jego tajemnicą. W każdym razie znowu upływają cenne sekundy, a drużyna Arki jakby z coraz mniejszą wiarą w to, że jest w stanie strzelić outsiderowi chociażby jednego gola. No bo jeśli nie udało się nawet z rzutu karnego, to trudno przewidywać, by jeszcze nam się tutaj coś zmieniło. Znowu pociągany był za koszulkę piłkarz Arki. No i chyba za wcześnie wypowiedziałem te słowa. Krzysztof Rośmiarek był, tym razem nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Pociągany przez Wojciecha Popieleckiego, do którego ma olbrzymie pretensje Marcin Iwan. Zdekoncentrował się zupełnie niepotrzebnie w końcówce tego spotkania obrońca Pogoni. No i doprowadził momentalnie do bardzo groźnej sytuacji i drugiego w tym spotkaniu rzutu karnego dla gospodarzy. Tym razem Tomasz Romaniuk, już jeden Tomasz, ale Natielski, też doświadczony, też spoza nowej soli w tym spotkaniu, wykonywał rzut karny i nie zrobił tego najlepiej.
Arkadiusz Fleszar może zostać niekwestionowanym bohaterem tego spotkania. Myślę, że i tak można będzie mówić o nim w kategorii pewnego bohaterstwa, jeśli nie obroni tego rzutu karnego, bo w wielu wcześniejszych sytuacjach spisywał się znakomicie, no ale może zostać takim super bohaterem, jeśli oczywiście Tomasz Romaniuk nie strzeli karnego. Ale strzelił go pewnie, położył bramkarza w jego prawym rogu, piłka poleciała w przeciwnym kierunku, no i już w doliczonym czasie gry Arka zdobywa wyrównującą bramkę. Mają jeszcze jakieś pretensje piłkarze Pogoni. Andrzej Puchacz nie wytrzymuje nerwowo, sędzia chyba nie pokaże kartonika Andrzejowi Puchaczowi, ale pokaże czerwoną kartkę Damianowi Janeckiemu, a więc Pogoń kończy nie tylko bez zwycięstwa to spotkanie, bo pewnie drugiej bramki w końcówce już się jej nie uda strzelić, ale na dodatek w dziewiątkę. Przypomnę, Grzegorz Pawłowski po pierwszym rzucie karnym ujrzał drugi żółty kartonik i w efekcie czerwony. No a teraz od razu czerwoną kartkę pokazał Damianowi Janeckiemu arbiter tego spotkania. Jeśli tak będą dyskutować z sędzią głównym piłkarze Pogoni, to jeszcze jakieś kolorowe kartki zobaczymy. No nie brakuje tutaj jakiejś uszczypliwości, prowokacji z jednej i z drugiej strony w końcówce. No ten mecz na pewno nie toczy nam się w takiej przyjaznej atmosferze. Andrzej Puchacz, nie czekając, nie próbując nawet wyprowadzić piłki z własnej połowy, od razu wybił ją daleko w trybuny, ale to nie oznacza, że zażegnał niebezpieczeństwo, bo widzieliśmy przed momentem piłkę od razu gdzieś w okolice Rośmiarka, który teraz bezmyślnie, moim zdaniem, fauluje i też zasługuje na co najmniej żółty kartonik. Krzysztof Rośmiarek dostaje żółtą kartkę, chyba z tego się spodziewał. Faulowany był Bartosz Maruszewski. No kto wie, jak potoczyłaby się ta kontra, bo śmiało do przodu ruszył Bartosz Maruszewski, który teraz musi korzystać z pomocy Tomasza Cenina. Łapią już skurcze zawodników jednej i drugiej drużyny, no ale nie ma się co dziwić, wiemy, jaka jest pogoda. Na pewno łatwo się tutaj nie gra, choć i tak nie mogą tak do końca narzekać na warunki pogodowe piłkarze, bo jest co jakiś czas zbawienny wiatr, taki zefirek, który tutaj zdecydowanie studzi atmosferę. Jeszcze jedna, kto wie, czy nie ostatnia akcja ofensywna Arki. Ścina do środka Tomasz Romaniuk, zagrywa do Waltera. Walter zbyt długo czekał i powstrzymany był ten jego atak. Ma pretensję Tomasz Romaniuk, który ładnie rozpoczął tą akcję. No i po tym zgraniu do Waltera liczył, że za chwilę będzie dośrodkowanie i być może on też akcję zakończy. I strasznie teraz zdenerwowany jest na młodszego 22-letniego kolegę z zespołu. Kończy nam się to spotkanie, kończą nam się ostatnie w tym sezonie lubuskie derby, ostatnie również w tej starej trzeciej lidze. 1-1 podział punktów w Nowej Soli. Arka remisuje z Pogonią, co bez wątpienia jest rezultatem zdecydowanie lepszym dla drużyny gości. Przypomnę, Tomasz Cenin, pierwsza minuta spotkania, a w doliczonym Tomasz Romaniuk z rzutu karnego. To byli strzelcy bramki, to były lubuskie derby w Nowej Soli, zakończone, przypomnę, remisem, a już za chwilę mecz Lechii z Walką Zabrze. Przenosimy się do Zielonej Góry.